co było naprawdę cool w mijającym roku w Ameryce. Nie nowy iPhone, nie nowy iPad, nie nowa gra komputerowa, nie jakiś kolejny fiku-psiku wykonawca, a to płyta winylowa. Jeżeli naprawdę chcesz zrobić dobrą imprezę u siebie w domu, nie puszczasz ludzi muzyki z kompaktu, albo broń Boże, muzyki z MP3 boomboxa jakiegoś. Wasze dzieci wiedzą, o czym mówię. A puszczasz ludziom Stonesu z longplaya, okej? Nawet na tej kamerze super duper, do której nagrywam Państwu te materiały, to brzmi lepiej niż muzyka z MP3. W końcu MP3 to jest tylko reprodukcja dźwięku, to nie jest autentyczny dźwięk i melomani to wiedzą. Tak naprawdę nic nie jest w stanie odrobić tego pełni piękna brzmienia muzyki z longplaya winylowego i z lampowego wzmacniacza. Dlatego w minionym roku sprzedano w Ameryce 8 milionów płyt winylowych. To jest absolutny rekord, to jest o 50% więcej niż w poprzednim roku. Te wytwórnie nie nadążają tłoczyć płyt winylowych. Zresztą tych wytwórni jest niewiele. Jest tylko 5, które przetrwały tę eksplozję płyt kompaktowych w latach 80. Do tego dochodzą ciągle nowe, ale tłoczni nie ma. Dlatego producenci jeżdżą po Europie i skupują te stare tłocznie. Jeżeli Państwo wiecie, gdzie stoi jakaś stara tłocznia, od razu na pniu. Od 15 do 35 tysięcy dolarów płacą na pniu. Nowa kosztuje 250 tysięcy dolarów. No i ten biznes jest limitowany, dlatego że tłocznia jedna jest w stanie wytłoczyć 125 płyt na godzinę, więc jest bardzo duże zapotrzebowanie, a mała produkcja, więc ten biznes jest bardzo intratny, się dobrze kręci, rozwija. Do tego przychodzą wykonawcy nowi, którzy nagrywają wyłącznie na winyl, tak zwani indies, czyli niezależni. I producenci jeżdżą po Ameryce i skupują ten winyl, ponieważ winylu również nie ma, więc skupują ten winyl statkami, przywożą go z Tajlandii, szukają nowych wykonawców, którzy mogliby nagrywać na winyl. Troszeczkę tak jak w latach 60. czasach Briana Epsteina. Jedynie? No jakoś nowych Beatlesów cholendernie widać. Mariusz Max, skoro mówię, jak jest.